Chyba se kurwy żartujecie ze mnie. Co? Dobra, nie zależy mi zupełnie. Nie zależy mi, kurwa! Co to było? Co to, kurwa, było? Ja pierdolę, ty! Widzieliście to? Jak ja dostałem z tej snajpy? To nie było nawet opcji, kurwa. I ten jeszcze headshot z pompy, której hardowiakowi przed chwilą 220 dałem, nie trafiając mu w głowę, to teraz walę 40, kurwa, 4. Ciekawe. Ciekawe. O, kurwa. Ja słaby jestem, wiesz? Dobra, gościu, wy wszyscy tak mówicie, a ja tu muszę, kurwa, stawać na chuj, żeby was pokonać. No nie, no to już było, kurwa, masz trzy piosenki znacie na krzyż? Jakaś gwizdżałka, jakieś, kurwa, oda do pizdy i... Praje, że jebany. Dobra, powiedzcie mi, o co chodzi. Bo dzisiejszy drop złotych itemów jest, no jest po prostu nienormalny. Widzisz ten sprzęt, kurwa? Co, już, kurwa, nie jesteś taki cwany, skurwysynu? No co to jest za, kurwa, cyborg jebany? Wypierdalaj! Kurwa, co za upierdliwa szmata! Chuj ci w starą! Co jest, kurwa? A to jest jego drop! Ja pierdolę! Ale w tej ostatniej mnie zaskoczyłeś, kurwa. Myślałem, że to mój trap był. Miałem 10 HP chyba, 10 HP. Oj. O, wyjebi. Kurwo jebana, pierdolona szmato! Myślałem, że ten dzieciak se został tam na dachu. Kurwa, śledził, fiut. Kurwa. Szmato. No ile on miał, jaki on już był biały? Co, kurwo, tańczysz, pierdolona? Co za kurwy to są jebane? No i co z tego, że godzina 30? To akurat będzie nowy sklep w Fortnite. Aha, czyli nie chcecie poświęcić godziny 30, żeby być milionerami jak Freeze, tylko dalej chcecie być kurwami jebanymi, co oglądają 5-minutowe filmy, bo szkoda im czasu i potem oglądają kolejny 5-minutowy film i kolejny, aż się sumuje 2 godziny gównianego kontentu, który pierze wam pierdolony łeb. Zastanówcie się jeszcze, daję wam chwilę na zastanowienie, bo teraz to mnie wkurwiliście. Wkurwiliście mnie, nie? Bo ja szukam inspiracji, tak? Też chcę zarabiać 100 tysięcy z reklam. Optymalne dla mnie, wiesz? Aha. I nie mówiłem o twoich liczbach, ale ty masz 3 miliony subskrybentów na YouTubie. Więcej, 3 miliony 100 tysięcy. Zobacz, kurwa. Gościu codziennie dodaje film, codziennie ma taką motywację. A ja piszę do was o adres na pocztówkę, wy nawet, kurwa, nie jesteście w stanie mi 3 linijek odpisać na Twitchu. Dlatego on jest milionerem, a wy, kurwa, dalej jesteście jebanymi typami, co mi opóźniają pocztówki dla moich kochanych widzów. A? Takiego? Tak. Kurwa, jak ja was kocham i nienawidzę, skurwysyny. Strzeliło. Mhm. Mamy prawdziwe relacje. Między nami są prawdziwe emocje, prawdziwe uczucia. Czy tam między właśnie ja ze swoją dziewczyną, czy nie wiem, jakiś tam inny członek ekipy ze swoją dziewczyną, czy nawet między nami jako przyjaciele. Mhm. To są prawdziwe emocje. Kurczę, no z tą dziewczyną, no to tak bym się kłócił. Zobaczcie tutaj, czekajcie. Może on tak, ale oglądałem tutaj taki odcinek. 1000 róż dostała. Typiara. Patrzcie jej reakcję na 1000 róż. Kurwa, ty. Otwarcie twojego sklepu. Wiem, że robisz kwiatuszki, więc proszę bardzo. Jaka udawana reakcja? Tu nawet nie ma reakcji. Zobaczcie to. Otworzyła teraz swój sklep.
jakiś tam werso.com. No słyszałem właśnie, ale wszystko pójdzie dobrze. Patrzcie, bo wiesz, reakcję na 1000 róż teraz. Na początku martwi. Co? No weź. Nie, no weź. Serio. Ale pięknie, dzięki. Ale pięknie, bardzo, dzięki kujka, i buziaczek. Nie wiem, zapraszam na werso.com. No, nie mówię. Ja pierdolę, źle to wygląda. Nawet ludzie tu rozkminili. Marta dostała świnkę morską, rozpłakała się. Wczoraj Honka, jaka była zadowolona, jak jej na urodziny kupiłem róże. Reakcja była taka, o super, poszła reklamować swój sklep. Mega sztuczny, ona kiedyś taka skromna i wiele lepsza. Myślę, że Sława. No, niestety. Sława ją zniszczyła. Praktycznie w każdym filmie występowała Friza, teraz chuj zarobiła swój hajs. No, no. Ciekawe, czy Friz czyta, tak on na pewno je czyta, bo zobaczcie, tutaj dodał takie coś. Banuje wszystkie komentarze proszące o lajki pod filmem i on teraz widzi, że to się wyświetla, on to czyta i on sobie to powoli zaczyna chyba uświadamiać, że tak się dzieje. Prawdziwe życie. Tak. A ja powiem wam... No mi też szkoda Friza, bo on jest w porządku, akurat. Ja poczułem tą rodzinną atmosferę. Ale ta wersą to... Pomyślałem sobie, kurde, no teraz mam 33 lata, ale... Zresztą nie wiem, tam była taka... Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale to było tak, że on tam kiedyś coś do niej próbował zagadać i tak dalej, ona go tam odrzuciła i dopiero jak mu wystrzelił ten kanał i on się tam rozstał z tą, nie wiem, z tą Kingą, tak? To nagle go tam polubiła bardziej i zaczęli ze sobą chodzić. Tak właśnie było. No to kurwa... Do odstrzału ona jest oczywiście w grze komputerowej. O, przykra sytuacja, przykra, no bo... No nie wiem, Friz mi się wydaje taki autentyczny. On taki jest, wiecie. Taki właśnie ziomek jest IRL. Taki dobry chłopak, a tutaj w taką mi pachnie... A! Kurwo jebana! Tamten miał 1 HP, kurwa! 1 albo 2! Pierdolony! Co tam, kurwa? Co tam, kundlu? Co, kurwa? Ja pierdolę! Wyleciał i mnie, kurwa, spakował do walizy w sekundę! Pierdolony, nie, to jakiś był kutas, kurwa, co Kowaka smaży po 12 godzin przed rozgrzew, przed, kurwa, graniem. Jepsie, kurwa, jepsie! Kurwo jebana. Nie, dobra, ten skin, jak ona się nazywa, kurwa, luchadorka? Kurwa, jak to się nazywa? Dynamo! Ja pierdolę, to jest... No nienawidzę tego. Jak widzę ten skin, to wiem, że gość już, kurwa, jaja klejące od tygodnia się nie myje i napierdala tylko w tą grę. Nie szanuję. Kurwa, totalnie nie szanuję tego. Jezu, kurwa, lisu. Spierdalaj.